Dwie. Wybrane wszystkie? Potrzymasz tak na ręku tą żabę. A co macie z takie? Co pozostało jeszcze? O, dziękuję. Żuki, żuki już wyrzucamy. Żuki, żuki. Tam jeszcze jedna jest. Jeszcze jedna. Żuki do stawu nie ma. Jeszcze jedna. I żuk jeszcze. Nie, nie rozdeptuj. No. Tak, musimy ograniczyć straty. Ludziach nie wyrzucać. O, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. A się zakopała. Zakładamy siatki. Mocujemy je na palikach podporowych, zagradzając drogę dla płazów, które próbują wejść, a w zasadzie dostać się tutaj do stawu. No oczywiście dzieci zbierają i przenoszą na drugą stronę. Są specjalne spowalniacze, aby płazy nie chodziły cały czas wzdłuż siatki, więc są to spowalniacze, są cylindry bez dna. Inaczej mówiąc, są to spowalniacze po to, aby zatrzymać płazy do chwili, kiedy dzieci przyjdą i pozbierają. Taka rzecz się odbywa każdego dnia. Każdego dnia inna drużynka przyjeżdża i przenosi płazy na drugą stronę drogi, czyli naszym jest bezpośrednio do stawu. I tak się odbywa to przez 60, 70, a nawet 80 dni w roku. Od 1 marca do 10 maja najczęściej. Nadleśnictwo Żmigród i Nadleśnictwo Milicz razem wspólnie zajmują się kompleksem, leśnym kompleksem promocyjnym Lasy Doliny Barczy. I tu znajdujemy się teraz między stawami staw Jamnik Dolny i staw Jamnik. W miejscu, w którym odbywa się migracja żab na odcinku od lasu do wody i tutaj właśnie w tych stawach odbywają się rozrody gody żab. To jest czynna ochrona płazów i gadów. Polega to na tym, że od 14 lat najpierw w miesiącach zimowych, styczeń, luty, marzec, prowadzimy zajęcia w szkołach, które się z Doliny Barczy, które się do tego zgłosiły. Tam są prowadzone zajęcia z rozpoznawania, z biologii, opisywanie rozrodu żab. Uczymy się rozpoznawać, uczymy się ich nie bać, bo niektórzy się boją, niektórzy się brzydzą żab, płazów, w ogóle gadów. Dzieci po tych zajęciach praktycznie są podzielone na takie drużynki, około 300-350 osób z tych szkół jest podzielone na drużyny. Mamy 9 przejść, które zostały kilkanaście lat temu zdiagnozowane, że to są miejsca takie najbardziej groźne dla płazów. One w tej chwili na wiosnę dążą do rozrodu i zmierzają do zbiorników wodnych. Widać tutaj, prawda? Jest las, mokro, przechodzą przez jezdnię. Nie wszystkim to się udaje. Coraz większy ruch jest samochodowy. No niestety są zabijane, są rozjeżdżane. Takie dziury i tam one wchodzą, te żaby, i są patyki, i tymi patykami mają inne te zwierzęta wychodzić. Mogą wyjść i mogą potem wyjść. Je przenosimy do stawu. A dlaczego one akurat w te dziury wpadają? Znaczy mogą tutaj osiadki się zaczepić. Mogą zaczepić i wchodzą do dziury. Żeby nie weszły na ulicę i nie przejechały. A często brajcie już udział w takiej akcji? 3 lata. 3 lata już bierzemy. I powiedzcie, co się dzieje, jak dużo, czy widzicie, ile żabów? No przez 2 tygodnie 300 żab zebraliśmy. Tych miejsc w tym roku mamy 9. To się waha mniej między 7 a 9 miejsc i w zależności od tego, jak obserwujemy, gdzie te płazy się pojawiają, w jakiej ilości i gdzie jest największe niebezpieczeństwo, no te płotki są rozstawiane. To jest organizowane w naszej części województwa, ale także Park Krajobrazowy Dolina Barczy jest parkiem ponadregionalnym i także w małej części chyba 2 przejścia także robi Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. I także podobna akcja tam się odbywa u nas na większą skalę. No tych płazów przenosimy dużo. Przez te kilkanaście lat przenieśliśmy ich dziesiątki tysięcy. W tym roku może myślę, że w granicach kilkunastu tysięcy, nie wiem, ropuchy szarej, w zależności od roku, ale to są naprawdę już tysiące tych płazów. Stawy milickie to przede wszystkim rozległy kompleks stawów, kiedyś cysterskich, obecnie zarządzanych przez spółkę Stawy Milickie S.A.
To jest około 7 tysięcy hektarów lustra wody, plus jeszcze grunty przyległe. Na tym terenie znajduje się rezerwat ornitologiczny Stawy Milickie, jeden z najsłynniejszych rezerwatów w Europie, jeden z najsłynniejszych rezerwatów również pod względem ornitologicznym i pod względem faunistycznym, florystycznym. I na tym terenie mamy bardzo duże zbiorowiska gęsi, kaczek, ptactwa wodnego i oczywiście tych wszystkich siedlisk podmokłych. Już od 2013 roku bierzemy udział w akcji Żaba. Dzieci bardzo chętnie się zgłaszają. Nie biorę wszystkich, bo nie mam takiej po prostu możliwości. I wraz z rodzicami, bo tak naprawdę są jeszcze opiekunowie grupek, nie tylko ja, wraz z rodzicami, całymi rodzinami, dziadkami, babciami, nieraz i młodszym rodzeństwem, przyjeżdżają właśnie tutaj w kilka wybranych dni i przenoszą te płazy. Bo my mamy 3 dni w tygodniu, inna szkoła jeszcze ma 3 dni w tygodniu, jeszcze inna szkoła ma 1 dzień w tygodniu. Każdego roku są liczone na każdym przejściu. Tych przejść jest w tej chwili 8. Uczestniczy na tych przejściach 11 szkół, około 400 wolontariuszy w postaci dzieci. A żabki są liczone na każdym przejściu osobno. W Dolinie Baryczy mamy prawie wszystkie płazy, które są w Polsce. Nie ma chyba traszki górskiej, natomiast wszystkie gatunki żab, wszystkie gatunki ropuch, z wyjątkiem chyba kumaka górskiego. Cały kompleks jamnik, prawie 375 hektarów, no miejsce, rezerwat, miejsce stworzone do tego, żeby te płazy tutaj żyły. Poprzez to, że dzieci w ogóle mają edukację w szkole, później w praktyce tutaj na terenie, to później jeszcze na sam koniec mają praktykę, czyli praktycznie się uczą na zakończeniu i tam są wiedzy o płazach, jeszcze inne konkursy, które pozwalają w ogóle zrozumieć. 14 lat, które w tej chwili było, czyli tak naprawdę dodając te 14 lat do 14-latka, to jest 28 lat, już są dorośli ludzie, którzy skończyli i mam nadzieję, że to oni właśnie zaczną przebudowywać te wszystkie drogi w tych miejscach, gdzie to my lub też inni przyrodnicy wskażą te miejsca, w których winny być przejścia podziemne lub też nadziemne. Współpracujemy bardzo z nadleśnictwem i z parkiem tutaj krajobrazowym Dolina Baryczy. I tutaj akurat nie przyjeżdżają do nas edukatorzy, którzy prowadzą lekcje o płazach Doliny Baryczy, szczególnie o Dolinie Baryczy, dlatego że właśnie mieszkamy w tak pięknym terenie i kładziemy też nacisk, my jako nauczyciele, na ten nasz region, ponieważ no, znamy wszystko, co jest daleko, a nie znamy tego, co jest blisko. I chcemy przybliżyć dzieciom właśnie, w jakim pięknym miejscu mieszkamy. Większość tych żab naprawdę mogła być przejechana. Zdarza się, one idą nad ranem. Idą w tej chwili, popatrzymy, dzieci, myślę, że około, no wczoraj były zbierane płazy. Ja myślę, że dzisiaj przez tą noc i do godziny, mamy godzinę 10, 11, no to kilka wiaderek płazów zostanie zebranych. No myślę, że to znaczna jest ochrona, bo ratujemy tysiące, a te tysiące się rozmnażają. Więc myślę, że w sumie to przyczyniamy się, stosując tę akcję czynnej ochrony przyrody, no w znacznym stopniu do uratowania. A mamy coraz bardziej suche lata i płazów niestety jest coraz mniej. Dlatego też myślę, że taka akcja no ma znaczenie. Kumak nizinny ma taki brzuszek. Kolorowy brzuszek. No, to jest jaka? Kumak nizinny. Kumak nizinny. A to jest ropucha. Szara. Ale też się rozmnażają. I tutaj jeszcze jest gdzieś grzebiuszka. Tu. Wyciągnij. Ono, jest gdzieś. Wyciągnij, pokaż, wiesz, tak tylko przytrzymaj. Pokaż. Jaki ma herc. Kolor skóry. No. Pokaż, oczy mają Dzieci mogą to zobaczyć, dotknąć, nie tylko zobaczyć właśnie na obrazku, ale zobaczyć na własne oczy. Więc dzieciom to się bardzo podoba, bo obcują z naturą, mogą, mówię, własnymi rękoma przenieść tego płaza i zobaczyć rzeczywiście, że on jest uratowany i że może się dalej rozmnażać. Więc naprawdę wpływ jest ogromny, bo to jest taka lekcja w terenie, której nie mamy na co dzień. Jedne z piękniejszych zwierzątek, które akurat są tak duże, że obejmują moją dłoń, a moja
dłoń nie jest taka malutka. Samczyk przyciska tutaj modzelami uścisk i dlatego samiczka jest już w tej chwili gotowa. Poprzez pobudzenie przez ten uścisk jest gotowa do składania jajeczek. Po czym samczyk oblewa jajeczka mleczkiem, który sobie posiada, a odpycha wszystkie inne samce, bo jest jedynym według niego jest wybrańcem. Jest rodziny, nie? Tak. I on jedyny, który się potrafi tutaj zagnieździć. Musicie jeszcze dojść w tamtą stronę i wrócić z powrotem. Czyli będzie trochę więcej tej pracy i kilometrów. A no tak, bo tu jest kawałek. To nie jest wszystko, to jest nie wszystko. Tu jest zagrodzone ponad 500 metrów. Liczymy, ile mamy płazów, jakie to są. Jakie gatunki masz tutaj? Żaby zielone. Jakie żaby zielone, łaska Boska? Przecież to jest ropucha szara. Ktoś, kto się lepiej zna. Ropuchy szare. I tutaj mamy wszystkie ropuchy szare. Jest ich, liczysz ile? Proszę z drugie wiaderko, kto tam ma? 10 ropuch szarych, proszę. Wypuszczasz. I następny. Co to jest za płaszcz?